Szanowni Państwo, serdecznie witam na kolejnej konferencji ministra rolnictwa. Dzisiaj chcę przedstawić Państwu informacje w dwóch obszarach. Jeden dotyczy ostatnich naszych wniosków na posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa w Brukseli z dnia 17 maja. Bardzo ważne rynki, rynek zbóż i rynek cukru. I drugi temat, przymrozki, straty i prognozy plonów związane z tymi właśnie zdarzeniami klimatycznymi. Na ostatnim posiedzeniu Rady Ministrów w Brukseli Polska złożyła dwa wnioski dotyczące regulacji rynków rolnych. Pierwszy wniosek dotyczył kwestii rynku zbóż. Od 10 lat, jeśli chodzi o cenę interwencyjną, Unia Europejska utrzymuje cenę w wysokości 101,31 euro za tonę. Jest to cena, która jest w tej chwili całkowicie oderwana od realiów rynkowych. Ona nie w pełni pokrywa koszty produkcji pszenicy, a już na pewno kompletnie nie pasuje do rynkowych cen europejskich i światowych. Mamy sytuację ogromnych spekulacji na rynku zbóż. My proponowaliśmy podniesienie tej ceny do 130 euro za tonę. Byłby to minimalny próg średnich kosztów wytwarzania pszenicy w Europie. I jednocześnie byłaby to pewna nadzieja dla producentów, że jest jakaś stabilna granica, poniżej której ceny nie spadną. W sytuacji obecnego budżetu wspólnoty i obecnych tendencji rynkowych ta cena 130 euro prawdopodobnie po tych żniwach także nie byłaby wykorzystywana. Choć jak przypomnimy sobie rok 2009, mieliśmy spadki ceny do poziomu mniej więcej 102-105 euro po to, żeby nie realizować interwencji ze środków unijnych, ale jednocześnie rolnicy niezainteresowani tą interwencją poszukiwali zbytu na rynkach zewnętrznych. Gdyby w 2009 roku zrealizowano wcześniejszy polski wniosek i podniesiono cenę interwencyjną do 125 euro za tonę, mielibyśmy sytuację, w której Unia Europejska miałaby kilkanaście milionów ton pszenicy w zapasach, a nie niewiele ponad 5 milionów ton jęczmienia. I te zwyżki cen, z którymi mamy do czynienia od września, października ubiegłego roku, byłyby zdecydowanie mniejsze. Można powiedzieć, że 10% udziału w rynku światowym zbożowym Europy to nie jest wiele, ale z drugiej strony zwróćmy uwagę, że 20 parę milionów ton pszenicy rosyjskiej zablokowane poprzez suszę i poprzez te wydarzenia klimatyczne sprawiło, że po tej decyzji rosyjskiej ceny zbóż na rynkach światowych zostały wywindowane. Więc jeszcze raz podkreślam, 130 euro za tonę to szansa na zgromadzenie zapasów w korzystnych latach co najmniej na poziomie kilkunastu milionów ton. Dla stabilizacji rynków raz, dwa, te zapasy też mogą być wykorzystywane właśnie na pomoc żywnościową dla najuboższych, bo w tym roku na przykład Unia Europejska już zapasów zbożowych na realizację tej pomocy nie ma, więc prawdopodobnie będą otwierane jakieś przetargi po to, żeby żywność na cele tej pomocy można było zgromadzić. Drugi wniosek dotyczył rynku cukru. Rynku cukru, który w Polsce zachowywał się w sposób bardziej niestabilny niż w pozostałych państwach unijnych, gdzie także państwu dziennikarzom należy przypisać część, że tak powiem, winy za tak wysokie windowanie cen, bo to nie tylko kwestia samego handlu, ale państwo, żeście w tym bieżącym informowaniu i snuciu prognoz uczestniczyli. Ja pamiętam w listopadzie już wtedy informowanie na temat ewentualnych zwyżek cen miało miejsce i już wtedy pojawiały się ceny cukru właśnie po 4, a nawet 5 zł. Później była taka informacja o możliwej cenie za 7 zł. No i wtedy jeden z liderów opozycji poszedł do sklepu i prawie trafił w tę cenę. Więc ja chcę zwrócić na to uwagę, że informując o zagrożeniach, Państwo także uczestniczycie w kształtowaniu cen. Więc zaproponowałem, aby podniesiono kwotę produkcji cukru o 15%. Wynika to z tego, że w roku 2009-10 na rynku europejskim niedobór cukru wynosił 16% i ten cukier był importowany z zewnątrz.
Więc są dwa warianty tego rozwiązania. Jeden to podniesienie tego jednorazowo od najbliższego okresu produkcyjnego, więc okres 11-12, lub też przez kolejne 3 lata o 5%, tak żeby w okresie 13-14 uzyskać również ten efekt zwyżki o 15%. O ile w pierwszej kwestii nie ma reakcji ani komisji, ani państw członkowskich, wszyscy uważają, że skoro są wysokie ceny zbóż, to nie ma co zajmować się ceną interwencyjną, o tyle w przypadku rynku cukru sytuacja wygląda w ten sposób, że tylko dwa państwa sprzeciwiły się i tutaj Wielka Brytania i Portugalia. Ja mówię, że to wynika z dawnych postkolonialnych zobowiązań, gdzie ciągle te państwa mówią, że lepiej importować, bo tam się produkuje taniej niż produkować u siebie. Natomiast Francja, Belgia i Niemcy, wypowiadając się na temat naszego wniosku, sugerowały, aby sprawę reformy rynku cukru ponownie rozpatrzyć przy głębokiej dyskusji nad reformą wspólnej polityki rolnej. Pozostałe państwa bądź popierały nasz wniosek, bądź też nie zajmowały w tej sprawie stanowiska w czasie debaty, ale zainteresowanie było i sygnał na koniec komisarza jest taki, że z pewnością, o ile nie będą zajmowali się sprawą ceny interwencyjnej na rynku zbóż, o tyle rzeczywiście w dalszych dyskusjach do sprawy nieudanej reformy rynku cukru trzeba będzie wrócić. I przechodzimy do naszego drugiego tematu, straty spowodowane w uprawach przymrozkami. Temat bardzo aktualny, bo to z pierwszych dni maja. I tu zwróćcie Państwo uwagę, że największe spadki temperatur odnotowane w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, pomorskim, podlaskim i w północnej części województwa mazurskiego. W pozostałych dużych regionach sadowniczych takich spadków temperatur nie było. I chcę uspokoić znów media i uspokoić rynek. Bo o ile straty w tych obszarach województw przeze mnie wymienionych lokalnie są bardzo duże, sięgają nawet 80-100% określonych plantacji, o tyle udział tych regionów w całym sektorze sadowniczym, owocowym w Polsce jest niewielki. Dla przykładu Wielkopolska w sadownictwie jest to niecałe 3%, kujawsko-pomorskie 1,5%, więc tutaj nie będzie towarzyło na całym rynku owocowo-warzywnym w Polsce. My mieliśmy bardzo niekorzystny klimatycznie rok poprzedni dla rynku owoców i warzyw i w roku poprzednim to nie było tak do tej pory eksponowane, ale straty w plonach odnotowane były nawet na poziomie, jeśli chodzi o sady, 30%. Jeśli chodzi o warzywa, około 12%. Owoce były to plony mniejsze o 3-4%, więc to siłą rzeczy musiało skutkować na wzroście cen, z jakim mieliśmy do czynienia w drugiej połowie ubiegłego roku. Natomiast chcę wyraźnie jeszcze raz podkreślić, że zwróćcie Państwo uwagę, że prawie na 2,5 tysiąca gmin te szkody spowodowane przymrozkami będą w 50 gminach województwa kujawsko-pomorskiego, 48 gminach Wielkopolski, 24 gminach województwa łódzkiego, 8 podlaskiego i 4 gminach zachodniopomorskiego. To w tych gminach wojewodowie powołali komisję do szacowania strat. Komisje, które będą przeglądały poszczególne plantacje i po ich pełnych szacunkach będziemy znali już pełne straty. W każdym bądź razie pierwsze szacunki dla pojedynczych plantacji, jak wcześniej powiedziałem, są bardzo niepokojące. I to jest większy problem dla producentów, których dotknęły mrozy, przymrozki, niż dla całego rynku. Stąd też będziemy podejmowali działania naprawcze, pomocy dla tych regionów i dla tych gospodarstw. I one wynikają już z dotychczas obowiązujących przepisów w zakresie chociażby spraw związanych z umarzaniem czy odraczaniem składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. One będą także realizowane przez prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych. Rolnicy także mogą skorzystać z umorzeń i odroczeń w zakresie podatku rolnego. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że dla tych obszarów chcemy rozszerzyć i takie działania już Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło, możliwość wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na odnowienie produkcji po klęskach żywiołowych. To, co było stosowane w przypadku powodzi,
będzie również rozszerzone na straty po przymrozkach, po gradobiciu, po nawalnych deszczach, po huraganach, tak żeby jeszcze nie wiadomo, co się może w tym roku wydarzyć, nie daj Boże, ale żebyśmy byli na to przygotowani, rozszerzamy zdarzenia ujmowane w tych dwóch działaniach i przypomnę, że jeśli straty w gospodarstwie, w plonach wynoszą co najmniej 30% i w majątku trwałym minimum 10 tysięcy złotych, takie gospodarstwo będzie mogło się ubiegać o program inwestycyjny na wznowienie produkcji z dopłatą do 300 tysięcy złotych na gospodarstwo przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 10% i przy wartości całego przedsięwzięcia na odbudowę produkcji w wysokości 130% oszacowanych przez Komisję strat. Także dzisiaj informuję o tym na tej konferencji, żeby komisje szacujące straty, elementy zarówno strat w plonie, jak i strat w majątku trwałym uwzględniały, bo w przypadku klęski powodzi z ubiegłego roku była sytuacja taka, że komisje niestety nie uwzględniały tego elementu ubytku w majątku trwałym. Więc jeszcze raz apeluję tutaj do wojewodów za Państwa pośrednictwem i do komisji, żeby te elementy były uwzględnione. I bardzo bym prosił jeszcze o powrót do cen, bo Szanowni Państwo, mamy taką psychozę od kilku miesięcy, że ceny żywności, ceny owoców i warzyw na rynku polskim cały czas rosną i że tak naprawdę konsumenta niedługo nie będzie stać na jakiekolwiek zakupy. Więc proszę bardzo, zwróćcie Państwo uwagę, jak kształtowały się ceny w ciągu ostatnich ponad 5 lat, jeśli chodzi o podstawowe rynki owoców. I tutaj, jak Państwo widzicie, zarówno te płacone rolnikom za produkt delikatesowy, jak i za towar do przemysłu przetwórczego nie są aż tak drastycznie wysokie, jak często jest to podawane. Chcę także uspokoić, że ceny na rynku truskawek, o które już dzisiaj można powiedzieć truskawka sprawa narodowa, ceny na rynku truskawek też w tej chwili idą w dół i jak dojdziemy do sytuacji, w której będą już truskawki z upraw, z plantacji otwartych, polowych, szczególnie kiedy będą wchodziły także te truskawki przemysłowe, te ceny ustabilizują się na średnim poziomie z ostatniego wielolecia, a przypomnę, w ubiegłym roku te ceny na truskawkę były na poziomie 2,30, więc na ten rok Instytut Ekonomiki Rolnictwa prognozuje, że nawet po tych przymrozkach i po tych stratach te ceny gdzieś w granicach 2,70 powinny się kształtować. Ja myślę, że raczej na poziomie zbyt wiele powyżej 3 zł truskawki nie będą wychodziły. Także uspokajam też, popatrzcie Państwo, że były takie okresy i to nie tak dawno, że ceny owoców i warzyw bardzo mocno spadały. Ja przypomnę rok 2009, gdzie za jabłka przemysłowe nie było komu zapłacić 28 groszy, które uważaliśmy wtedy za taką cenę progową, a rolnicy często sprzedawali te jabłka nawet po 16 groszy za kilogram, co kompletnie nie zwracało kosztów zbioru. Więc chcę także zwrócić na to uwagę, że ta destabilizacja sprawia, że pewność w działalności rolniczej akurat w tych sektorach owocowo-warzywnych jest bardzo mała. Wahania są dosyć duże, ale też oscyluje to wokół pewnych granic i też nie możemy do informowania o cenach przyjmować cen z okresu, kiedy jeszcze naszych owoców nie ma, kiedy są owoce importowane lub też kiedy pojawiają się pierwsze produkty szklarniowe, które są zdecydowanie droższe niż z produkcji polowej. To tyle z prezentacji. Jeśli są pytania, to proszę bardzo. Nie, już tam pani redaktor idzie do mikrofonu, także zapraszamy. Anna Józefowicz, Radio Z. Panie ministrze, ja o pszczoły chciałam zapytać. Czy ministerstwo przewiduje jakiś, nie wiem, program, który pozwoli zahamować umieralność i kłopoty pszczelarzy jakoś zahamować? Bo to już zaczyna być spory problem w tej chwili. Otóż pani redaktor, ministerstwo od wielu lat realizuje programy wsparcia dla pszczelarstwa. Nie jest to żadne nowum. Co roku na wiosnę mamy problemy, jeśli chodzi o umieralność i przezimowanie rodzin pszczelich.
Ja nawet dwa dni temu rozmawiałem z kilkoma producentami miodu. Pytałem, jaka to jest skala i czy rzeczywiście mamy do czynienia z tak wielką tragedią. To, co Państwo przekazujecie, jest obrazem rzeczywiście, można powiedzieć, katastrofy. Natomiast jeśli się bezpośrednio rozmawia z producentami, jeśli także bierzemy dane statystyczne Polskiego Związku Pszczelarskiego, to chcę Państwa uspokoić. Z roku na rok liczba rodzin pszczelich w Polsce rośnie, a nie maleje. Nie do końca mamy w tej chwili poznaną przyczynę upadku rodzin pszczelich. Nawet sami pszczelarze i Instytut Weterynarii w Puławach ma problemy z ostatecznym orzeczeniem, czy większe szkody wyrządza waroza i inne choroby w ulach, czy też rzeczywiście środki ochrony roślin. Jest informacja w tej chwili odnośnie niechęci oblatywania przez pszczoły plantacji rzepaku, więc może być to związane z kwestią stosowania środków ochrony roślin w tej uprawie. Z pewnością, jeśli sygnały Instytut Weterynarii potwierdzi w zakresie szkodliwości zapraw stosowanych w rzepaku, będziemy wzorem innych państw unijnych te zaprawy z użycia wycofywali. Natomiast chcę uspokoić, to jest też taki sezon, kiedy rynek pszczelarski, rynek miodu jest pozycjonowany i też zawsze o tej porze, na początku maja, w pierwszej połowie maja, mamy sygnały od pszczelarzy, ale kiedy spotykamy się na bezpośrednich dyskusjach i poszukiwaniu sposobów wyjścia z tego problemu, jest to zdecydowanie spokojniej przez środowisko pszczelarskie prezentowane. Będziemy o tym ze środowiskiem pszczelarskim rozmawiali. Chcę zwrócić uwagę na to, że jesteśmy w warunkach gospodarki rynkowej, jesteśmy w warunkach otwartego rynku już nie tylko unijnego, ale także rynku światowego i nie możemy za każdym razem, jeśli się coś dzieje, każdej grupie tylko dlatego, że ktoś się poskarżył, obiecywać gruszek na wierzbie. Warto pewne rzeczy analizować. Są programy, są działania, które są skierowane także do tego środowiska. Oni wiedzą, że z tego wsparcia korzystają i myślę, że nie ma potrzeby, żebyśmy pod wpływem właśnie takich jednorazowych, wyjątkowych zdarzeń stosowali od razu rozwiązania i programy. Pan pozwoli, ja jeszcze jedno pytanie. Szacowaliście, ile mniej więcej gospodarstw skorzysta z tej pomocy, z tych dopłat i... Tak, takie informacje ma rynek rolny, także jeśli się Pani zgłosi, to wszystko przekażemy. No, nie jestem komputerem, żebym w tej chwili Pani odpowiadał, bo nie temu była poświęcona konferencja, ale proszę to pytanie skierować do ministerstwa. Odpowiemy, jaka to jest grupa gospodarstw. O realność mówi Pani cukru, czy o realność zboża? Jeśli chodzi o zboże, widać wyraźnie, że jak trwoga, to do Boga. Dopóki mamy sytuację zwyżkową na cen na rynkach zbożowych, politycy tym problemem się nie chcą interesować. A jeszcze raz podkreślam, w mojej ocenie światowemu rynkowi zbóż, a szczególnie europejskiemu, potrzebne są dwa instrumenty. Jeden to mechanizm pewnego zapasowania, bezpiecznego zapasowania i w mojej ocenie dla Europy jest to próg minimum 10% potrzeb konsumpcyjnych i drugi mechanizm ograniczający spekulacje na rynkach światowych, a więc obowiązek dostarczania produktu przy kontraktach terminowych. Żeby nie były to tylko kontrakty wirtualne, ale jeśli jest kontrakt, to przy określonym poziomie tego kontraktu powinien być obowiązek dostawy. Wtedy wiemy, że kupujący jest autentycznym uczestnikiem rynku, przetwarza i sprzedaje. Natomiast w sytuacji, kiedy są tylko zakupy internetowe, wirtualne, wtedy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z pompowaniem ceny. O tym mówiliśmy także w innym punkcie posiedzenia Rady Ministrów 17 maja. Na wniosek Francji, Francja informowała jako państwo przewodniczące dzisiaj grupie G20, informowało o tym, że będzie specjalne posiedzenie poświęcone rolnictwu i dla wzmocnienia stanowiska Francji także wnosiłem, żeby rozważyć w grupie G20 kwestię właśnie obowiązku zakupu. Więc tak jak powiedziałem, dzisiaj politycy nie są zainteresowani podwyższaniem ceny interwencyjnej. Pewnie jak zdarzy się kolejny rok urodzaju i ceny spadną poniżej znów 110 euro i zrobi się panika na rynkach, szczególnie wśród rolników, wtedy politycy będą wracać po rozum do głowy i do propozycji sprzed roku czy sprzed dwóch.
Natomiast druga sprawa, jeśli chodzi o rynek cukru, chcę powiedzieć, że wzbudziła duże zainteresowanie wszystkich państw członkowskich, nawet tych, które w wyniku reformy całkowicie zrezygnowały z produkcji cukru, bo takich państw w Europie jest 5, które po reformie zostały całkowicie wyeliminowane z produkcji cukru. I dzisiaj nie mamy w pełni odpowiedzi, co wydarzy się od roku 2014. Czy zostaną utrzymane kwoty, czemu sprzeciwia się chociażby Wielka Brytania, Portugalia, bo nie chcą kwot produkcyjnych na rynku europejskim i nie chcą także kwot importowych. Natomiast jak patrzę na stanowisko Francji i Niemiec, one chcą o tym dyskutować, nie chcą, żeby zbyt mocno się śpieszyć, bo koncerny francuskie i niemieckie no jednak mają przewagę na rynku europejskim i jeśli powoli ta konkurencja, która za pieniądze unijne była z rynku europejskiego eliminowana, całkowicie uśnie i nie będzie w stanie odbudować swojego potencjału produkcyjnego, jestem przekonany, że te właśnie francuskie i niemieckie koncerny będą gotowe do kolejnej ekspansji, kolejnego wzrostu produkcji. Więc w tej całej układance europejskiej Polska nie jest na złej pozycji. My jesteśmy trzecim producentem cukru w Europie i Krajowa Spółka Cukrowa jest 6. albo najwyżej 8. producentem cukru, więc ma zdolności konkurencyjne. Jeśli dzisiaj także dobrą koniunkturę i dobre przychody wykorzysta właściwie, a także rozpoczyna się proces prywatyzacji tej spółki, to jestem przekonany, że będzie to znaczący podmiot na rynku europejskim. Koleżanka zabrała temat, pani Aniu. To może daj mi spokój. Na 130 euro za tonę, to na jakiej podstawie zostało wyliczone? Czy są szacunki europejskie czy krajowe? I po drugie, nie są zainteresowani, bo to pociąga koszty politycy, czy nie są niezainteresowani, bo to jest temat, który zabiera im po prostu czas, głowę i tak dalej? Tak jak pan mówił, politycy nie są zainteresowani. No i takie jedno pytanie, które mi mówił pan o pomocy dla gospodarstw sadowniczych. No tam jest ten warunek 10% w stratach w majątku trwałym. To przymrozki to raczej nie wyrządzają takich strat. Nie 10%, a 10 tysięcy złotych. No ale to trwałym. Dobrze, 10 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o truskawki, nie są to plantacje trwałe. To dotyczy jednak zniszczeń w uprawach trwałych, więc tu truskawka z programu tego nie skorzysta, ale z pewnością sady jabłkowe, sady wiśniowe tak z tego programu mogą skorzystać, więc no, nie ma złotego środka dla wszystkich. Ja przypomnę także, bo dzisiaj żeśmy jeszcze dyskutowali o tym z ministrem finansów, trzeba poprawiać i wzmacniać system ubezpieczeń upraw i zwierząt. Na chwilę obecną powierzchnia ubezpieczonych gruntów to około 2,8 miliona hektarów, a więc jest to połowa tego, co wynikałoby z ustawy o ubezpieczeniach upraw i zwierząt, czyli z tego obowiązku 50% ubezpieczenia, nieco ponad połowa, więc daleko nam jeszcze, ale w tej chwili obserwuję, że mamy taki próg granicy kosztów ubezpieczenia, gdzie firmom z jednej strony nie opłaci się ubezpieczać przy obecnych wyznaczonych przez ustawę poziomach składki, a z drugiej strony ten poziom składki jest na tyle wysoki, że rolnicy nie są w stanie go podnieść. I my proponujemy zmianę, dyskutujemy o tym z Ministerstwem Finansów, aby w części można było finansować składkę z płatności bezpośrednich z koperty narodowej. Wtedy nieco niżej płaciłby budżet procentowo, ale wyżej kwotowo, dlatego że po to, aby system ubezpieczeń upraw i zwierząt mógł być systemem powszechnym, wydaje mi się, że ten poziom składki w stosunku do wartości spodziewanego plonu nie może być mniejszy jak 6-7%. Na dzień dzisiejszy jest to 4,25%. Czy są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, dziękuję bardzo.